No to jak ma być właściwie z tą modlitwą? Czy tak jak w tej historii o potężnym sędzim i biednej, niepozornej wdowie? Zobaczmy, co Jezus chce nam przez ten obraz powiedzieć. Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: chociaż Boga się nie boję i z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? O czym jest ta dzisiejsza przypowieść, to my wiemy, bo nam o tym mówi ewangelista. On po prostu wprowadza. Ta przypowieść jest o tym, że powinniśmy się zawsze modlić i w tej modlitwie nie ustawać. No a obraz, z którego Jezus korzysta, to jest obraz kobiety, wdowy i sędziego. Ona ma sprawę. I obraz jest bardzo przerysowany, taki bardzo szokujący, bo właśnie o to chodzi, żeby w przypowieści pokazać no, taką sytuację wręcz czasami nieprawdopodobną, żeby ona poruszyła, żeby zadała jakieś pytania i żeby też coś uświadomić na głębszej płaszczyźnie. I zobaczmy, mamy sędziego, który jest uosobieniem siły, jakiejś władzy. Często też ci sędziowie mieli władzę nad życiem i śmiercią, mogli skazywać czy uniewinniać. No, w ich ręku była wielka potęga nad innymi. I z drugiej strony ktoś, kto jest ucieleśnieniem słabości, bezbronności, czyli wdowa. Kobieta, która nie ma męża, a więc nie ma kogoś, kto był konieczny w starożytności, męskiego protektora. Jeżeli była to wdowa bezdzietna, to jej sytuacja w ogóle była już tragiczna. Osoba więc i doświadczająca ograniczeń na płaszczyźnie i ekonomicznej, i też emocjonalnej, i społecznej, więc generalnie osoba, którą możemy połączyć z jakąś właśnie niemocą, słabością, bezbronnością, która no, z trudem radzi sobie z różnymi problemami życia codziennego. I właśnie ta słaba wdowa w przypowieści Jezusa przychodzi do sędziego z prośbą o wsparcie, o pomoc w jakiejś sprawie. Być może doświadczała jakiejś niesprawiedliwości, być może były to jakieś spory rodzinne, może też jakieś związane z majątkiem po mężu. To jest też dosyć sprawa problematyczna, że kobiety nie dziedziczyły po zmarłym mężu. Jeżeli były dzieci, one były spadkobiercami, więc no, los kobiet był bardzo, bardzo trudny. No i ta kobieta szuka pomocy u kogoś, kto potrafi, kto może. Nie wiemy, czy ona zdawała sobie z tego sprawę, że sędzia był człowiekiem takim bezwzględnym, który nie liczy się ani z Bogiem, ani z ludźmi, czyli kimś takim, no możemy powiedzieć, dosyć aroganckim w swoim podejściu też do innych. Być może tego też doświadczyła, ale jak przypowieść nam pokazuje, ona sobie tak nie za bardzo dużo z tego robi i w tej swojej prośbie jest po prostu bardzo, bardzo natarczywa. Tutaj polskie tłumaczenie nam tego nie pokazuje, ale tekst grecki dosłownie mówi, że ta wdowa przychodzi i nie tyle zadręcza, ile wręcz podbija temu sędziemu oko. Nie? Że ta jej prośba jest tak nieustanna, tak ciągła, tak męcząca. On już ma po prostu tego dosyć, ale ona cały czas niestrudzenie przychodzi z tą samą prośbą. Obroń mnie przed mym przeciwnikiem. No i ta konsekwencja, właśnie ta natarczywość, jest dla Jezusa przykładem,
który jest przykładem odnoszącym się do modlitwy, bo on za chwilę przeniesie to na poziom Pana Boga. No to jeśli ten człowiek, chociaż no nie jest dobrym człowiekiem, ma wcale nie szanuje ani Boga, ani ludzi, skoro ten człowiek ulega, to jakże by mogło być tak, żeby dobry Bóg wobec kogoś, kto przychodzi do Niego i prosi, i się dopomina, jakżeż mogłoby być tak, żeby ten dobry Bóg pozostał na to obojętny, nie chciał zareagować? No to człowiek zareaguje, to zły człowiek zareaguje. A Pan Bóg? Problem może też leży gdzie indziej, że potrzebna jest właściwa identyfikacja przeciwnika. Tutaj nie przez przypadek pojawia nam się słowo przeciwnik, że ta wdowa bardzo dobrze odkrywa to zagrożenie, że jest jakiś przeciwnik, bo to słowo w Piśmie Świętym, ono jest identyfikowane z tym najważniejszym wrogiem człowieka, jakim jest szatan, jakim jest zły duch, ten, który właśnie sprawia, że to nasze postrzeganie Boga dobrego no, w jakiś sposób zostaje zniekształcone i wydaje się, że tym atakiem przeciwnika może być już na tej płaszczyźnie duchowej na nas coś takiego, że my tego Boga dobrego zaczniemy postrzegać właśnie jako tego złego sędziego, którego trzeba w sposób no, jakiś taki niesamowicie wytężony błagać, bo jeżeli nie, to on nie pomoże, nie odpowie, nie będzie obecny, no bo właśnie jest takim sędzią zimnym, wyrachowanym i bezwzględnym. I to jest, wydaje się, coś, na co liczy nasz przeciwnik, w czym chce nas utwierdzać, co może sprawić, że nasza modlitwa osłabnie, czy w ogóle nawet do tej modlitwy nie dojdzie, jeżeli nasz obraz Boga będzie właśnie taki, będziemy Boga postrzegać jako takiego sędziego, bardzo bezwzględnego. Natomiast prawdziwym efektem modlitwy, to, co jest najważniejsze, jest właśnie obrona przed takim działaniem tego przeciwnika. Przed takim działaniem, które nam zniszczy, zamarze, zniekształci obraz Boga, dobrego, kochającego, obecnego, nawet w takich sytuacjach, których nie rozumiemy do końca, w których wydawałoby się nam, że przeżywamy jakąś trudność, która się nie kończy, że rzeczywistość naszych problemów się nie zmienia. No właśnie, uwierzyć w tym momencie, że Bóg jest przy mnie nie jako wyrachowany sędzia, ale jako miłosierny Ojciec. Na modlitwie, jako że nam podpowiada to ta przypowieść, zajmiemy się modlitwą, ale nie tylko. Bo nie chcemy się jakby tak kręcić na tej modlitwie wokół siebie i zastanawiać się, a może lepiej, a może inaczej. Z tym, że jakoś jest nie tak na modlitwie, to powiedziałbym, że mówi mi 9 na 10 osób, z którymi rozmawiam, że chcieliby inaczej. I to dobrze, jeśli jest takie pragnienie, żeby było inaczej, głębiej, pełniej, żeby lepiej Boga słyszeć, który do mnie mówi. Ważne będzie to, żeby, i to nam podpowiada ta przypowieść, żeby łączyć to z tym, czym żyję. Że przychodzę do Boga, do dobrego Boga, z tym, czym żyję i ja się dobijam do Niego i ta moja nieustępliwość, wytrwałość w modlitwie nie oznacza tylko tego, że ja ileś razy wypowiem, proszę Cię, Panie Boże, o to czy o tamto, tylko tego, że to w całym swoim życiu ja polegam na Nim. W całym swoim życiu ja polegam na kimś, co do kogo mam przekonanie, że jest dobry. Więc modlitwa niech będzie przejrzeniem tego, co dzieje się w relacji z Panem Bogiem i tego, co się dzieje w życiu, z akcentem na połączenie jednego z drugim. Ta nasza modlitwa, żeby była nieustanna, wytrwała i ufna wobec Boga, musi się rozlewać na wszystko, co jest częścią mojego życia. Więc patrzcie na te połączenia i patrzcie na wszelkie pęknięcia, gdzie jest jakiś fragment rzeczywistości, w której jakby Pana Boga nie było, gdzie jest jakaś modlitwa, która nijak nie wpływa na moje życie. Jeśli tak, to one pewnie domagają się tego, żeby to było zlepione i połączone. W Jezusie wydaje się, że to jest absolutnie połączone. To wszystko, co jest Jego jednością z Ojcem i całym Jego życiem, każdym Jego słowem, każdą decyzją, każdym działaniem, w nas to się rozchodzi i pęka. Jezus przypomina, mamy być tymi, którzy we wszystkim, w każdej chwili walczą o to, co jest tym wewnętrznym, duchowym dobrem. Więc łączcie
jeszcze lepiej, jeszcze mocniej swoją codzienność z modlitwą i może po prostu już na tej modlitwie po tym naszym dzisiejszym spotkaniu, jakieś sprawy z codzienności, które wydaje się, że w ogóle nie zostały Panu Bogu powierzone, powierzcie. Bo może być tak, że ktoś się dużo martwi, kombinuje, rozmawia z innymi, myśli, a w zasadzie jeszcze o tym nie porozmawiał z Panem Bogiem. Jeszcze w ogóle tego Jemu nie przyniósł. Jeszcze to nie jest po prostu przedmiotem Waszej rozmowy. No niech to będzie częścią tejże modlitwy, takiej właśnie konkretnej, zakorzenionej w naszym życiu, w Twoim również. Przykład tej niepozornej, ubogiej wdowy pokazuje nam, że człowiek słaby może okazać się silny, może osiągnąć bardzo wiele, jeżeli będzie właśnie bardzo wytrwały, wierny, skuteczny. Także niech ta modlitwa też nam w tym dopomoże. Z Panem Bogiem. Z Bogiem.